Dzień dobry, z tej strony wasz Goferek i witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nie zgadniecie z kim, uwaga! Z Sylwią Przybysz. Witamy serdecznie. Cześć Sylwia. Cześć. No i generalnie, ile trzeba było łapek dobić w poprzednim odcinku? Więc oto nagrywamy Simsy 4. Chyba ulubiona gry z Sylwii. Tak, zdecydowanie. Tu rzeczywiście po Minecrafcie, bo wiadomo, Minecraft jest wspaniałą grą. Wpadłem na pomysł, kogo stworzymy. Stworzymy taki ideał mężczyzny. Taki ogólny ideał mężczyzny, bo wiadomo, że ty teraz myślisz pewnie Artur, dla mnie, Artur, czy dla ciebie? Artur. Takiego skromnego mężczyznę, utalentowanego zarazem, umięśnionego. To mam nadzieję, że już wiesz, o kim mowa. Tak, przybliżę ci, z Legnicy pochodzi. Dokładnie tak. Tak. Czyli tworzymy po prostu mnie, no to tak. Możesz tutaj, wiesz, tak się wzorować na mnie. Tam może z zarostem nieco możemy oszukać grę, bo... Widziałam, że ostatnio miałeś. No, tak właśnie. Ja mam takie usta. Ja nie robię ciebie. Ale nie, to musisz mnie, musisz właśnie ten. To może inaczej, nie ideał mężczyzny, ale najwspanialszego youtubera, jakiego znasz. Dobra. To jest. Dobra, no. Ale musisz się tak przekręcić, żebym ja to widziała, bo... Mogę pozować. Ja nie mam takich usteczek, takich wyduszonych. No nie mam, no. To wiesz, to potrzeba tutaj męskich ust. Ale już takie jak dziecko. No bo nie masz w ogóle takiego kształtu zacznijmy twarzy, od włosów. Zacznijmy od tego. Tak, dokładnie tak. Tu trzeba jeszcze bardziej męskich rysy twarzy, takich piękniejszych. Chyba bardziej takich... kupięcych. Oj, Sylwia. Chyba powinnaś pójść do okulisty. Tak mi się wydaje. Chłopięcy, gdzie ty tu widzisz? Przed tobą jest kawał mężczyzny. Brwi! Brwi? To powinnaś stworzyć takie bardzo mocne, piękne. Ładne. Nie, no to jeszcze nie lekko mocniejszy. Ja generalnie mam takie brwi, które pokazują, że jestem bardzo miłym człowiekiem. No, bardzo zależy. Kulturalnym. Za słabo zrośnięte. A wybierz te na przykład? No bo nie, to już, nie, to już kisiel nam wyszedł biznesa. Powoli. Kisiel w ogóle, Maciek z dupy powiedział, że kisiel jest takim mniejszym, grubszym, ale śmieszniejszym Jasiem. Nie. O, jest dobrze. Tylko też tu nie zrób mi takiego podciągniętego. Ale masz taki. A to dobrze? No, nie no, tamty były dobre. DJ Arema łatwo stworzyć tutaj, nie? O! Te chyba bardziej, co? No, te chyba bardziej, takie no te są... Ej, podobny! No, tu sklaty też. Gdzie? O nie! Co ty, ich stworka tworzysz krzy kiśla? Kiśla. No dobra, żartowałam. Chcesz jakieś tatuaże, nie? Więcej mięśni. Da się... O! I to jest ten cały ja. No i co? I widzisz, jakie piękne Simsy tworzy. Tak właśnie, tak. Tylko dalej jestem wciąż taki, czy coś czuję, że pulchnę. A ja to naprawdę... O! No ale ty jesteś taki grubszy jesteś. Tak. Po prostu... Myślę, że schudłeś ostatnio. Właśnie tak. To czy macie mięśnie, a to się zmniejszy. Nie. No zobacz, jakby to źle wygląda. Nie, to nie, to nie ja. O, ale to... To już ja. No nie mogę tak oszukiwać. Nie no, zróbmy tak, jak jest naprawdę. Tak, jak jest naprawdę. Dobrze, dobrze, elegancko, pięknie. Sylwia, przestań. No weź, naprawdę, serio. Mięśniami już... Przestań tak się na tych mięśniach skupiać, naprawdę. No bo ty mi zmieniasz, jak ja sobie ustawię. Nie robię ci tatuaży, bo nie masz. Pewnie sobie nigdy nie zrobisz. No pięknie, co ty mnie tak podglądujesz? Dobra, co teraz tak, jak już zrobiliśmy... Co takie malutkie stół? To jest mniejsze, bo ty masz mały rozmiar buta. Od razu mały, ale to wiecie, o niczym nie świadczy. Mądrości się w ten sposób nie określa. Chyba. To chyba na maksa jest. Tak. Powinien mieć prawdziwy mężczyzna na maksa, czy nie? Nie, to nie. No teraz mnie ubierz. Zobaczymy, czy generalnie wiesz, jaki jest mój styl ubrania. Wiem, jaki jest twój styl ubrania, ale nie wiem, czy chcecie tak ubrać. Elegant. A wiesz, że ja ciebie tworzę w kolejnej tej? Bo to jest tak, że ty mnie, a ja ciebie tworzę. Ale ty mnie stworzysz prześmiewczo, a ja naprawdę staram się stworzyć, czy tak jak wygląda. No co?
Ja cię widzę już czymś takim. Tylko, że czarno. Czy to jest białe? Ja czarno, bo tak, żeby nie kusić brzuchem młodzieży. Ty też nosisz takie spodnie. Nie, ja takich nie noszę. Nigdy takich. Nie, no w sumie założyłem kiedyś. Teraz tak. Na pewno nie rurek. Jak mi rurki trzaśniesz... O, ja zawsze w takich gaciach chodzę. Może nie widać tego, bo na YouTubie nie nagrywam. Taki? Nie no, ty też mam taki, ho. Cały ja. Naprawdę. Na YouTube oczywiście zakładam spodnie, żeby tam nie demoralizować młodzieży. Kiedyś oglądałam jakiś twój odcinek, jak otwierałeś paczki i właśnie tak było, że miałeś na górze tylko koszulkę i tak naprawdę nie byłeś ubrany. Czy miałeś skarpetki dotąd? To było widać? Tak. O, w dupę. Panie prokuratorze, nie wiedziałem. Brzydkie są te spodnie. No co ty zrobiłeś? To jest sarenka. Co to jest? To jest tak, pa. Ja trenowałem taekwondo. Może te nogi są prześmieszne, ale takie mam. Mam pokazać? Nie, takie spodnie są fajne. Buty. No jest. Ja to wiesz, ja to... Nie waż się, nie zjedziesz. Widziałem, na co patrzysz. Ale jeszcze bardziej do ciebie pasują. Bo po prostu tyle męskości we mnie jest, że aż muszę ograniczać to takimi słodkimi butami, prawda? W ogóle nie wiem, czy ty tam dobrze te uszy dałaś, bo ja mam takie uszy takie... Naprawdę masz, ej, nie masz takie... Takie kuszące ej, te tak uszy. To brzydko to wygląda, zaczekaj mam brodę. O nie, najgorzej. Ej, no to sorry, to nie widziałam tego. O! Teraz się patrz bokiem. Nie aż tak bokiem, bo nie widzę. A te uszy dobrze, bo one są takie, jakbym miał czapkę nałożoną. A nie masz takich? No gdzie? No popatrz tutaj. Mi odstają tak, że jak czapkę zakładam, to mi przynajmniej nie spada na oczy. Napiszcie w komentarzu, czy jestem podobny w skali od 0 do 10. A teraz ja ciebie, Styśka, stworzę. Dawaj, zamieniamy się krzesłami. Co ty taka cwana byłaś? A czekaj, bo jeszcze charakter mi nie zrobiłaś. Okej, jakie mam aspiracje? Jak myślisz? Ja to wiesz, dużo miłości. Popularność mnie nie zachwyca. Wiedza jest dla mnie bardzo ważna. Natomiast jedzenie to tylko tyle, by się najeść. Albo sport. Sport jest modny. Tak. Sport. Z tego, że jest modny, jak nie preferujesz. Jak nie preferuję? Śka. Cichol, znowu widziałem, gdzieś czytałeś, że do siłowni nie chcesz chodzić. Kto ci to powiedział? Pewnie firanki. Pięknie, dzięki dziewczyny. Albo w twojej książce było. Małe dupę, sam siebie sprzedałem. No nie wiem. Czemu się zastanawiałeś nad fortunami i dewiacjami? Przecież to wiadomo, albo wiedza, raczej albo fortuna, rodzina, popularność. Albo kreatywność. Kreatywność to jest moje drugie imię. No w sumie tak. I teraz tak, patrz, autor bestsellerów, takie tam. Nie, przecież to już wiadomo, ja już nie szukam początku. Dalej. Tak, wybierz cechy. To. To. I ostatni. Nie? Dobra. Perfekcjonista. Dziękuję ci serdecznie. No dobra, teraz tworzymy tak. Ja dodaj kosmicę elegancko. Sylwia. Nie, no żartuję. To teraz tak, zaczniemy od włosów. Co ona ma na brodzie? Nie, proszę. Ala X chorek. Taka trochę ty. Aczkolwiek ty, że ten przydziałku nie masz, czekaj. Ja mam przyczepę, gdzie chcę zawsze, inaczej. Takie siwe. Te najbardziej są podobne. Jak są te? Za jasne, wiem, ale nie te mam są, brudnych. Te są nie. Nie, no weź. Te są najbardziej podobne. No tak. Jak nic, te są najbardziej podobne, bo tamte są za jasne. Te są dobre. No ale dobra, niech ci będzie. No to żebyś się nie kłóciła, czapkę nakładam. O, i teraz nie, teraz już nie musimy się martwić o włosy. Jaką ty masz cerę? Ja się nie znam na tym. No trochę. To ty? Nie, tak nie wyglądam. Tamte wcześniejsze. Mamy. Dobra, poka mi te brwi. Piękne brwi, aczkolwiek powiem ci, że powinny się troszkę bardziej zapuścić. Teraz mocne jest, żeby sobie tak zapuszczać pomiędzy tutaj. Żartuję, nie róbcie tego. Poka czoło. Nie masz ani lotniska, ani też parkingu dla malucha. No, masz taki. Spokojnie, już na tym panuję, już. Czekaj. Jak to do góry dać? Kurde. Ej, naprawdę ja tak nie wyglądam. Nie wyglądasz, spokojnie. Artur mnie zabije. O. O Boże. Jak to się to robi się? Tylko
mam brodę za małą. Spoko, robi się. Chcesz mi długą brodę, zrobić ci długą brodę. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałam. No nie wiem, jak to naprawić. Zajmij się tym może ty. Ale ty musiała wszystko tu zmienić. Począwszy od twarzy. Dasz radę. Musimy trochę pogrubić jeszcze. Musisz mi powiedzieć. No ja albo nie widzę przez tą spódnicę. Spoko, mogę ją ściągnąć? Dla mnie nie ma... Cofnij to teraz. Ekran cofnij. Znaczy cofnij, żeby... No nie ja mam mogę tych patrzeć. To ty zrób, ja nie mogę. Nie zrobię. No dobra, to mogę patrzeć. Musisz mi zmienić w ogóle, wiesz, ja nie mam takich bioder. Takie? Nie. Ja tam nie wiem, nie patrzę tam, żeby nie było. Artur, spokojnie. Wiesz, jakie to jest dla mnie stresujące, naprawdę. Ja też... Dobrze. Ja cię stworzyłam, wiesz... Ja takiego, jak mnie Pan Bóg stworzył, tak? Tak. Dobrze, to teraz w takim razie bluzeczka, lecimy. Czarna bluzeczka z napisem. Nie ubieraj mnie tak, jak jestem teraz ubrana, tylko jak się generalnie ubieram. A, taki jaki jest twój styl, tak? Tak. Ale taki właśnie na koncerty, czy tak jak się ubierasz na co dzień? Na co dzień. A, czyli teraz chcesz mnie sprawdzić, tak czy wiem, jak się ubiera. No tak. Ja to tak ze snapa. Zależy z których snap. To na co dzień. Kurde, jak to było. Gdzie jest mój telefon? Bo ktoś mi dzwoni, bo bracia do mnie piszą. Masz taką. No mam. Masz. Wiedziałem. Czarną masz taką. Nie. Białą. Nie. Nie no, nie masz czarną taką. Ale masz czarną taką. Mam? Masz. Wiem. Oglądam snapy. Masz takie. Może nie. Nie do tego, ale nie mam takich. Mam takie niebieskie. Bo ja właśnie chciałem niebieskie. Takie, nie? Nie. Nie, takie jeansowe. Nie, takie w sensie ciemne, niebieskie, takie... Jeansowe takie masz na stówę. Nie. Takie jeansy masz na pewno. No mam. Ciemne jeansy. Nie. Żartowałem sobie, się właśnie czytać. Weź zrób mi białe. Dobrze. W takim razie teraz lecimy aspiracje. Uwaga. Co tam się dzieje? Moi sąsiedzi dzisiaj, prawda, baraszkują. Fortuna na pewno nie, to nie ty. Dewiacja? Spytamy Artura później. Kreatywność jest kreatywna, bo w sumie napisałeś też tekst do piosenki. To ta kreatywność jest. Rodzina? Ty jesteś taka rodzinna. No jestem. Naprawdę ma super rodzinę. Pozdrawiam serdecznie. Olga, trzymaj się. I Oskara serdecznie. Oskarka oczywiście, pozdrawiam. Ta Simka chce stworzyć dużą, kochającą się rodzinę. Tak. To ile ty tych dzieci chcesz? No, że nie dużą, tylko kochającą. Dałbym ci tą, że jesteś taką, że chcesz mieć dużo przyjaciół, bo ty taka jesteś właśnie, taka przyjacielska, otwarta dla wszystkich, co chociażby widać było na tych spotkaniach twoich. Miłośniczka muzyk, no jak to, moi no, drodzy. Lubię. Wesoła jak nic jesteś. Niezdarna. I żarłok. Wrażliwa, o. Ja chodzę tak. Dzień do szkoły. Nie. No, nie. Tak, nie tak chodzi Kiślu. Tak, no Kiślu tak chodzi, to racja. Ty tak chodzisz bardziej. Zapraszam, zapraszam, chodź. Usiądź sobie na krzesełku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Masz tak. W ogóle wy widzowie także możecie ocenić, jak ja zrobiłem Sylwię i porównaj. Sylwia, pokaż się tu. Możecie ocenić od 0 do 10 w komentarzach i przy okazji polecam bardzo serdecznie płytę Tylko raz Sylwia przybysz. Smaw, oceń na początku Sylwię. Możesz sobie... No, Sylwia ma tutaj bardzo ładne włosy, oczy ładnie. Ale nie masz oceniać jej wyglądu. A, w grze! Jak w grze. Jest podobna. Tak, ale... o to chodzi. Nie, no trochę jest, nos ma inny, ale jest Sylwia i trochę zaspana jest. Czyli ile dajesz? W skali na 10? Tak. W skali na 10 sylwiości daje 8. I chyba za 10 lat bym powiedział bardziej. No tak, tak, ale sam sobie zrobię mięśnie. Nie sam, tak powiedzieć, że mam. Tak. Nie ma. Nie. Tak, co będzie za 10 lat wyglądać, moi drodzy. Będę miał wąsy, zobaczycie. Co za szczupły taki... Jest ciągnął, taki, on ma takie policzki jak chomik. Chyba tylko na zdjęciach do reklamy Playa. Pozdrawiam Playa. W skali od 0 do 10 jest tak, no, 6.
Na 10 ja się łaty. Ale generalnie ładniej w rzeczywistości wygląda. Musisz przyjść. No, dzięki wielkie. Potem się dogadamy, jaka stawka. Dobra. Jest i kisielek, chodź tutaj kisielko do nas. Chodź. Dzień dobry. No powiem, że bardzo, bardzo. Naprawdę. Od 0 do 10 ile dasz podobieństwo? Ale takie szczere, surowe, bez tak zwane czarna mamba w ocenianiu. 7, mocne 7, takie bardzo mocne. Mocne 7. Bardzo, no. A teraz tutaj. Ej, w sumie, jak tam było 7, to tu będzie 7,5. A teraz, bo ty mnie znasz. No. Ty mnie znasz, no. Artur będzie oceniać cechy Sylwii, a ty będziesz oceniać moje, jakie mi Sylwia dała. Wiadomo, autor bestsellerów. Zgadzam. I myśliciel. Nie, myślicie. Jak to myślicie się nie zgadza? Nie, jestem całkowity no, myśliciel, no. Ale autor tak. Za dużo czasem myśli. Kreatywny. Tak. Wesoły. No też. Dziękuję. Perfekcjonista. Nie. Ty o... Tak. Nie. A co byś tak, mi pytał? To najbardziej. Takie, a dobra, to tam nikt nie zauważy, a w dupę. Co byś wybrał? Taka... Tu? No. Porywczy. Romantyk. Korek, dawaj, dawaj. Korcik. No idę, proszę nie krzyczeć. O, idzie Juby, chodź. Słuchaj, Stasiu. No. Jak bardzo Sylwia jest podobna w grze do tutaj tej prawdziwej? Co, Sylwia? No, tak. Więc, ale od 0 do 10. Tak, 7. Wszyscy dają 7, to jest taka szczęśliwa liczba. A... Co ty masz na głowie? Przepraszam, Janek. Kurde, nawet. Co to jest taki? Ty nie masz takiej falki nigdy na oczy. Nieważne. A pokaż mi, jak chodzi. Nie, tak nie chodzi. Chodzi Janek. Tak. Nie, Janek, chodzi tak. Mogę chodzi. Zobaczyć, jak Janek chodzi? O! Jak tak chodzi? Gdzie tak chodzi? Też tak chodzisz, chodzisz, zawsze masz takie chodzisz oczy. Chodzisz jakoś tak zawsze. Nigdy nie jesteś. No, już tak, jesteś lekko uśmiechnięty, ale taki jednak. Nie no, zgarbiony to jestem, przepraszam. No właśnie o tym mówię. Oceny. Tak, od 0 do 10. Znaczy twarz masz taką... Mogę ci pokazać tego. Od 0 do 10. Chyba? No nie. Ale jak zakryjesz, to dam 8. Dobra, uwaga. Nadchodzi ostateczna ocena. To ile, Arturze, dasz tutaj? Od 0 do 10 od podobność. Od 0 do 10. Podobność. Mhm. A kto to robił? Ja. A, co 10. Tak. Na początku z wyglądu. Stary, muszę ci dać 9. Nie mogę do 10. Bo ty znasz Sylwię bardzo dobrze. I czy to opisuje ją bardzo dobrze? Przyjaciółka świata? Jestem kontaktowa, prawda? No, jesteś. Miłośniczka muzyki? No to chyba nie każdy wie. To wiadomo. Wesoła? No tak, zależy. O, wrażliwa? Tak. To moi drodzy, my teraz idziemy posłuchać dobrej muzyki, a wy możecie ocenić ten odcinek za pomocą łapek w górę i jeżeli będzie... miliard łapek w górę, to nagramy kolejne odcinek. Zobaczę, a co skąd wiesz? Ale byśmy na przykład po angielsku by zrobili odcinek. Hello everyone. Are you ready? Jeżeli będzie... Tak, żebyśmy nagrali to 2000 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek Sylwią. Dziękujemy wam serdecznie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam serdecznie na kanał Sylwii oraz do Empików. Kolejny odcinek będzie niebawem. Thank you.